Cześć moi kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym Was zaprosić na haul zakupowy spożywczy z Biedronki, także zapraszam do oglądania. Tak, ja przed chwilą wróciłam z Biedronki, tutaj mam plecak, w którym mam zakupy i za chwilkę pokażę Wam tak pręciutko, co kupiłam w Biedronce. Tych zakupów nie ma jakoś dużo, ale stwierdziłam, że nagram dla Was taki haul spożywczy, bo w sumie już dawno nie nagrywałam haulu spożywczego. Więc zapraszam do oglądania. Ok, więc zaczniemy od pierwszego produktu. Będę wyjmować tutaj sobie z plecaka każdy produkt i Wam pokazywać. Jest to chleb żytni z dynią, 350 gram. Jest to pieczywo żytnie z dodatkiem pestek dyni. Tak się prezentuje. Rzeczywiście są tutaj pestki, więc jeszcze tego chlebu konkretnie nie próbowałam z Biedronki, więc jestem bardzo ciekawa, czy będzie dobre. Natomiast tutaj wzięłam go ze względu na to, że jest na naturalnym zakwasie żytnim i nie ma tutaj moki pszennej. Także dlatego też tutaj zdecydowałam się na właśnie konkretnie ten chleb. Konkretną kolejną rzeczą jest twaróg Klimek. Wzięłam ogólnie chudy, chociaż nie wiem czemu, bo miałam brać normalne, półtłuste, ale nie wiem, po prostu chyba z przyzwyczajenia wzięłam sobie chudy. Kolejną rzeczą jest to ser z ryk, Cezar Premium. Ja tego sera jeszcze też nigdy nie próbowałam. Nie wiem, jak on smakuje. Jego koszt to był 3,50, tak od razu Wam powiem, i on jest bez laktozy, więc zobaczymy. Bez laktozy, bez GMO, z mleka od krów karmionych paszami bez GMO. No ciekawe, ciekawe, także tak wygląda. Wzięłam go ze względu na to, że cena nie była jakaś wysoka. Ze względu też na to, że jest to teoretycznie bez GMO i bez laktozy. Z krów takich zdrowszych. No ale wiadomo, to jest już druga kwestia. Lecimy dalej. Są to dwa serki wiejskie z Krasnystawu. Okay. Kolejną rzeczą są holsy. Ja wzięłam dwa opakowania tych Extra Strong. I tak, ja wzięłam dwa opakowania. Najpierw może zaczniemy od tego, dlaczego wzięłam konkretnie te holsy. Te holsy świetnie się u mnie sprawdzają w momencie, kiedy mnie zaczyna coś łapać w gardle, bo powiem Wam, że w ostatnim okresie bardzo często łapię, nie wiem czemu, infekcję gardła. I właśnie te holsy mi bardzo pomogły w poprzednim, nawet nie pomogły mi tak strepsils, jak konkretnie właśnie te holsy, nie wiem dlaczego, może dlatego, że one są takie mocno miętowe i może jakoś udrażniają tutaj nasze drogi oddechowe, nie mam pojęcia. A wzięłam dwa ze względu na to, że jak się wzięło dwie sztuki, to wtedy było po złoty 50 zł, a normalnie jakbym wzięła jedną sztukę, to jest 2,29 albo coś takiego. Więc wzięłam od razu dwa, bo wiem, że u mnie na pewno pójdą w użycie i myślę, że na pewno się nie zmarnują. Kolejną rzeczą jest humus. Koszt takiego humusu to jest około 4 zł, tam 3,99. Jest jeszcze z tej serii Vital Fresh na pewno paprykowy smak. Ja wzięłam tutaj ten zwykły, bez, że tak powiem, żadnych dodatków. No tutaj mamy pastę z ciecierzycy i sezamu, więc tutaj mamy sezam. Także ja lubię takie rzeczy na kanapkę. Albo też wcześniej, jak miałam taką większą ochotę na trochę zdrowsze żywienie, większą ochotę, po prostu kiedy miałam chęć na inne rzeczy takie naprawdę typowo zdrowe, to bardzo często sobie też kroiłam seler naciowy i po prostu sobie w tym maczałam i sobie tak jadłam. No dzisiaj akurat seleru naciowego nie kupiłam, więc po prostu będzie na chleb. Ok, kolejną rzeczą jest serek domowy i to jest Granny. Ja bardzo ten serek lubię kłaść sobie jako takie a la masło, to znaczy posmarować sobie chleb i na to na przykład żółty ser. Też niby tutaj teoretycznie jest, że bez GMO, z mleka od krów karmionych paszami bez GMO, ale wiecie jak to jest, to czasami jest taki też chwyt pewnie marketingowy, chociaż podejrzewam, że to jakoś musi być sprawdzone, no ale mniejsza o to, ja bardzo konkretnie ten serek lubię. Ok, kolejna rzecz to jest dla mnie nowość, bo jak wiecie, właśnie Tola to jest taki charakterystyczna marka, może o tak ujmę, Biedronki, natomiast w tym momencie jest wypuszczona właśnie Tola, jeżeli chodzi o jogurt naturalny, ale słuchajcie, bez laktozy. Także jestem bardzo ciekawa, czy on będzie mi smakował. Ogólnie według mnie te rzeczy bez laktozy mają to do siebie, jeżeli chodzi na przykład o mleko albo serki wiejskie,
że są dużo po prostu, znaczy bardziej słodkie są dla mnie osobiście. I ja właśnie jestem ciekawa bardzo tego jogurtu naturalnego, czy on rzeczywiście też będzie bardziej słodki. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o skład, to jest naprawdę idealny, bo mamy tutaj tylko mleko i kultury bakterii jogurtowych. Poczekajcie, zaraz wam to pokażę. A dlaczego mówię, że jest idealny? Dlatego, że w bardzo dużej ilości jogurtów, nawet naturalnych, zauważyłam, że bardzo często jest dodawany cukier albo też mleko w proszku. Także czytajcie koniecznie składy. Tutaj jest naprawdę idealny skład, bo mówię, jest tylko mleko i kultury bakterii jogurtowych. Nie ma żadnych cukrów, nie ma żadnych, wiecie, dodatków typu właśnie mleko w proszku, żeby ten jogurt był bardziej słodki. Więc myślę, że naprawdę warto. A to, czy będzie dobry, no to już jest druga kwestia i myślę, że się przekonam w ciągu najbliższych dni. Dobra. O, następna rzecz to jest mrożonka, która się troszkę zgniotła. Jest to barszcz ukraiński. Ja ten barszcz wzięłam ze względu na to, że tutaj są wszystkie warzywa, które uwielbiam. To znaczy tutaj mamy burak ćwiekłowy, kapustę białą, fasolę szparagową, marchew, pomidor, seler, cebulę i tyle. Nic więcej nie mamy. Nie mamy tutaj ani chleba, ani ziemniaków, chciałam powiedzieć. Żadnych innych takich rzeczy, których ja no za bardzo nie lubię po prostu. Ja na przykład ziemniaków. Za ziemniakami naprawdę nie przepadam. Więc wzięłam sobie to i zobaczymy. Przygotuję sobie, na pewno będę zadowolona, myślę. Kolejne rzeczy to są dwie pomarańcze. Tutaj myślę, że nie ma co się za bardzo rozwodzić. Kolejne rzeczy to są bakalie. I tak, tutaj mamy orzechy laskowe i mamy orzechy nerkowca. Jak wiecie, ja orzechy bardzo lubię i bardzo często jem orzechy. W tym momencie jest też promocja w Biedronce, jeżeli chodzi właśnie o orzechy laskowe i orzechy nerkowca. Oba te produkty, przepraszam, są w cenie 5,99, natomiast jeżeli chodzi o cenę standardową, to orzechy nerkowca kosztują 6 z hakiem, natomiast orzechy laskowe 8 z hakiem. Więc w tym momencie oba są po 5,99, więc myślę, że może być. Znaczy dobra promocja, myślę. Dobra, i zostały dwie ostatnie rzeczy. Została woda. Ja kupuję wodę Polarystu. Jak widzicie, są to połówki. Ja powiem wam szczerze, że ja te połówki pewnie dwie wypiję w ciągu jednego dnia, ale ja wolę pić właśnie w butelkach półlitrowych. Nie wiem czemu, może dlatego, że mi jest lepiej chwycić. Ja wcześniej nawet próbowałam przelewać sobie z większej butelki do mniejszych, ale jednak u mnie to nie zdało rezultatu i lubię taką świeżą wodę właśnie w małej butelce i po prostu kupuję sobie w małych butelkach. Koszt nie jest duży, bo tam nie wiem, 50 groszy czy ileś kosztuje taka butelka, więc jeszcze to jest do przeżycia. I ostatnią rzeczą jest też dla mnie nowość. Jest to sok 100% jabłko i burak wyciskany na zimno. I tutaj mamy, jeżeli chodzi o skład, ja wam już pokazuję, co tu mamy. Sobie możecie spokojnie przeczytać. Mnie skusił ten sok ze względu na to, że no składniki tutaj mamy sok z jabłek 50% i sok z buraków 50%. Więc skład jest naprawdę super. Butelka taka fajna na wrzucenie sobie do torebki, więc jak na przykład do pracy lecimy, to możemy sobie wrzucić do torebki i zawsze w trasie, że tak powiem, sobie wypić. Koszt takiego soku to jest 3,99. Jest jeszcze druga wersja, to znaczy jabłko i marchewka. Jednakże ja się tutaj skusiłam na jabłko i buraka, więc zobaczymy, czy będzie mi smakował. Mam nadzieję, że nie wyleję do zlewu, chociaż myślę, że nie będzie tak źle, dlatego że jeżeli byłby sam burak, to może by było dla mnie to ciężko wypić, chociaż wiem, że dużo osób pije takie soki 100% buraka. Ale myślę, że ze względu na to, że tutaj mamy 50 na 50 i 50% to jest jabłko, to jednak to jabłko na pewno troszkę nam osłodzi i nie będzie to takie, wiecie, cierpkawe jak to burak. Dobrze, moi kochani, to już wszystkie zakupy. Torba jest pusta, wszystko wam pokazałam. Mam nadzieję, że tutaj z tych nowości, które wam pokazałam, no mnie na przykład, no mówię, te dwie rzeczy, które się pojawiły teraz w Biedronce, miło zaskoczyły. I myślę, że to jest fajne, że po prostu sklepy wprowadzają takie nowości, że można sobie potestować różne nowe rzeczy, że nie prowadzi na stałe tych samych rzeczy, tylko próbuje coś urozmaicić w swoim menu.
Także to chyba na tyle. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was cieplutko. Ubierajcie się, bo pogoda sprzyja przeziębieniom, więc żebyście nie byli chorzy, pilnujcie się. Buziaczki, pa!